I witajcie, jestem Hebi, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Gothica pierwszego. No i jestem już u Saturasa. Byłem co prawda jeszcze w starym obozie zobaczyć, czy jest jakaś lepsza broń. Nie ma, a tam przeszukałem cały teren i co prawda była jedna skrzynia, ale nie wiem jak tam się dostać. Ja nie chciałem się sprawdzać na internecie, więc... Witaj. Dobry wieczór. Okej. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Niesamowite. Mamy już 4 kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę, weź następny. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Wspaniale. Mamy już wszystkie 5 kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Riordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca Rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. Ale barierę utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze. Spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden. Tylko jeden. Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Obyś wrócił cały i zdrowy. No i mamy rozdział 4. Xaldas. Kim jest Xaldas, to się niedługo dowiecie. Ale najpierw pójdźmy do Riordana. No, to jeden. Witaj. Daj mi nagrodę. Saturas powiedział, że masz dla mnie... Nasz przywódca cały nasz obóz. Ach, co ja mówię? Cała przyjmij tę To sobie pominąłem, bo tak w sumie nie interesowało mnie to. Dobra, nie masz... W sumie nic ciekawego. Co jeszcze idziemy do... Kronosa. Kronos też ma nam coś dać. I chyba da nam Rudę, o ile się nie mylę. No w sumie co ona może dać strażnik Rudy? Więc easy. Kronos! Witaj. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. Jako strażnik Rudy chciałbym podarować. Mam nadzieję, że Okej. A ja bym wziął sobie tak. Podróż do siły. Przed pociskami. Przed ogniem chyba mam. Takie sprawy załatwiałeś.
Okej, tu reszta mnie nie interesuje tak szczerze. Nie potrzebuję tego, nie potrzebuję tego. To się może przydać. Aha, też dali nam takie... Fist. Dobra, tego mogę się pozbyć. I tego. Też resztę zostaw. To jest bezwartościowe. Dobra, weź mu, oddaj to. Oddaj to, oddaj to. Oddaj trochę pazurów. Kubeczek, talerz, sadło. To sobie wolę jeszcze zostawić. Z broni. Z broni mogę ci opancerzyć, mogę oddać. Chyba, że nie masz tyle tego. Kasy. Powinieneś mieć. Ty w ogóle nie masz kasy. Dobra, więc muszę jednak trochę ci odebrać. Tak pojedynczo. Dobra, już niech będę stratny na tym. Chyba, że... Okej, niech będę już stratny na ten jeden. Mogę przejść? Pozwalam. Ile mam kasy? 1520. Wypij to, to mi da 10 życia. Na 10 many. To da mi po 4 siły i zręczności. A to mam przed pociskami, więc to sobie na razie mogę zdjąć. W sumie to zostaw i to im daj. No, mam ten. Okej, więc teraz bym się przeszedł gdzie? Tak szczerze, to do jakiegoś handlarza, tylko że tu nie ma za dużo handlarzy. Musisz uważać na to, co... Wilk jest, a wilk mi nie da broni. Kiedyś takie... W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Kiedyś takie sprawy musiały się ziarno prawdy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Lepiej... Cześć, kim jesteś? Nie twój interes. To nie było... Okej. Muszę znaleźć kogoś, kto... Coś tam sprzedaje. Pozrozmawiałem z tą kosą. Bo z tą kosą nie. Witaj! Co mi jakoś. Aha, no dobra. Chcesz. Kosa jednak też jest bezużyteczny. No bo widzę, że nowy obóz jakoś nie sprzedaje broni. Tak szczerze tu chodzę, patrzę, jeszcze tam sobie mogę zobaczyć. Do tego budynku. Po kurczę... No nie widzę jakoś, tutaj... osób, które... Stój! Znasz zasady, tylko krety i szkodniki. A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Nie! Do tego nie mieszać. Chodź! Aha. Nie podoba mi się, że najemnik. Chodź, dobra. Ziffer, ty masz coś... Aha. Sila zaś natomiast tylko sprzedaje alkohol, więc... też bezużyteczne. No kurde. Wiecie co, ja się przeteleportuję do... obozu na bagnie, bo tam jest... Nie mam many, nie teleportuję się. Musisz uważać na to, co mówisz. Brakło many. Ja się przeteleportuję do właśnie obozu na bagnie. I tam zobaczę tego handlarza. I później przejdziemy do obozu starego. Do starego obozu. To już nie jest daleko, więc easy. Więc easy, jak to się mówi. Znaczy tak się nie mówi, nikt tak nie mówi, więc no. Więc trudność mówi, ale
powoli zmierzamy. Powoli dochodzimy do końca, jak już jesteśmy rozdział 4 i Xardas. To już w sumie zostało niewiele. Jeśli myślisz, że chciałbym. To świetnie. Dobra. Jeśli myślisz, że. O, tylko to jest dwuręczna. Tylko zachowaj to dla siebie. Weź sobie te ostrze najemnika. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Okej. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To sobie zostaw. Chyba nigdy nie zmieni. A, to bym posprzedawał, chociaż te uzdrowienie, telekinezy zostaw. To nie jest warte nic. Szczęście rwojada, wilka. O, te rośliny, niektóre. Mam już dość tej paplaniny. O, a czekajcie, tak na szybko je przejrzę. Czy nadawały coś fajnego? Wiedziałem, że będą kłopoty. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Bo ja chcę sobie zarobić na... Dobra, sprzedaj to wszystko. Chcę zarobić na tę zbroję najemnika. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. 1800, no w sumie starczy mi na tę już lepszą. A o to się właśnie rozchodzi. O to się rozchodzi. I w sumie poduczę się tego... Mam już dość tej jak to się nazywa? Walki bronią dwuręczną. Bo w sumie dwuręczna jest najsilniejsza. O, jest 6. Lepiej się do tego nie mieszać. No, 3. No, spokojnie, starczy. Ale na razie będziemy nosić tę. Szybko się teleportuję do magów wody. Ja wiem, no jest trochę tego łażenia, no ale... Wiecie, zaraz rozpocznie się... Na serio wielki biznes, jakby można to tak powiedzieć. Na serio dużo zacznie się dziać, więc lepiej być lepiej przygotowanym. Ja w ogóle mam tutaj 30. Więc idealnie wręcz bym powiedział. Orin, gdzie jest Lee? Witaj. Mam przy... Nie tak. Nie mam ziela. Ale gdzie jest Lee? Lee! Lee! Dorlof. Najemnik. Lee mi zniknął. No dobra, oleję to. A nie, ja wiem, gdzie on będzie. Dobra. Easy. On będzie tu na moście. Na tamie właściwie. Tak jakby chcieć być poprawnym. Okej. Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj, ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Ty kurde, brutalu. Przydałaby mi się lepsza zbroja. Najpierw musisz sobie... Chciałbym dostać ciężką zbroję. Ten pancerz to prawdziwe dzieło sztuki. Lepszego nie znajdziesz po tej stronie bariery. Możesz mi wierzyć, wart jest każdej bryłki. Okej.
Plus nauczył... no, czekajcie. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pomóc zwiększyć twoją... O. Czekajcie, ja spróbuję. Możesz mnie... Mogę... Umiesz już... Czyli nie mogę. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o walce dwuręcznym mieczem. W porządku. Najpierw omówimy podstawy. Wyciągnij miecz przed siebie. Aby zaatakować wroga tak ciężką bronią, musisz mocniej się zamachnąć. Unieś rękę i zdecydowanie opuść miecz. To powinno wystarczyć, żeby powalić przeciwnika na ziemię. Wykorzystaj bezwładność broni, by unieść ją ponownie do góry. Dwuręczne miecze świetnie sprawdzają się przy zadawaniu ciosów z boku. W ten sposób możesz trzymać przeciwnika na dystans. To ci powinno wystarczyć na początek. Potrenuj trochę. No już na drugi poziom to 40. Mogę już... przejść? Kurde, jakbyś nie mógł obok, ale to już wystarczy, żebym założył tę dwurękę. No jest co prawda, no, nie widać na tej różnicy za bardzo. Ale jest wolniejsza. Więc idziemy teraz do starego obozu. Szczerze powiedziawszy... Aha, jeszcze nie założyłem tej zbroi w ogóle. Troszkę zbroja najemnika. I biegniemy. Fajnie to wygląda, jak on biegnie. No właśnie szkoda, że w tej grze nie ma... No jak to się nazywa? Sprintu. Który został dodany dopiero w trzeciej części. No ale jakoś da się to przeżyć, jakoś da się to przeżyć. Używamy miksturek. I biegamy. No i myślę, że niedługo też od następnego odcinka rozpocznę poszukiwanie tych ksiąg. Tak mi się wydaje, że tak to chcę zrobić. Nie wiem, zobaczymy. Albo nie, najpierw znajdę pewną osobę i dopiero wtedy, bo przynajmniej będę miał wtedy pewność, że jestem wystarczająco silny, żeby podjąć się tego wyzwania. Chociaż, no już na pewno jestem wystarczająco silny, ale lepiej zawsze muchać na zimne, jak to się mówi, tak? Czy tak się nie mówi? Mówi się tak. Muszę przestać gadać od rzeczy. No i generalnie zrobię taką małą reklamę. Co prawda nie zapłacili mi za nią, ale kurde, polecam ten lewiatański sok, najtańszy, marchew, brzoskwinia, jabłko. Kurde, to jest tak dobre. To jest, kurde, no ja wiem, że to nie jest sok pomarańczowy, który w sumie jest moim ulubionym, ale to jest tak dobre i lepsze niż te wszystkie kubusie, pysio i tak dalej. Powinienem iść w tę stronę, ponieważ tu będzie Milton, bo ja już wiem, co tu się będzie działo. O co tutaj chodzi właściwie? Więc pogadajmy sobie z Miltenem. Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Wymordowali magów ognia. Wszystkich, oprócz mnie. Ale nawet ja otarłem się o śmierć. Lepiej opowiedz mi wszystko po kolei, od samego początku. Już dobrze, uspokój się, przyjacielu. Wszystko zaczęło się od zawalenia starej kopalni? Zawalenia starej kopalni? Tak, to działo się tak szybko. Nikt nie zdołał się wydostać. Strażnicy zablokowali wejście do kopalni. Okej, to możemy... Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru, nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę po fortecy w górach. Tak, słyszałem. Wygląda na to, że można ci zaufać. Gdzie wasza czwórka zwykła się spotykać? Ach, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. Kilku kopaczy stojących przy wejściu mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu z tunelu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Tak. Stąd wiem o zawaleniu się kopalni. Mówiłeś coś o magach ognia. Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się starej kopalni. Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli: zdrajca i spiskowiec!
Ledwie uszedłem z życiem. Dlaczego magnaci mieliby wymordować magów? To bez sensu. Wiem, ale nie miałem czasu, żeby zapytać strażników. Zaatakowali mnie natychmiast. Może Diego będzie wiedział więcej. Był w obozie, kiedy rozegrała się ta tragedia. Powinieneś się ukryć. Najlepiej daleko stąd. Nie. Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu. Mamy ostrzegać naszych przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Proszę, porozmawiaj z Diego. Gdzie znajdę Diego? Ukrywa się po drugiej stronie obozu, w pobliżu tylnej bramy. Musisz z nim koniecznie porozmawiać. Okej. Okay. Do zobaczenia. No już nie mamy naszego sprintu. No ale jak widzicie, obóz, stary obóz został już zamknięty. Nawet my nie możemy tam wejść, jak podejdziemy do strażników. To rozpocznie się rozmowa, a chwilę później nas zaatakują. Nie jest proste ich pokonać, więc ja nawet nie będę się starał ich pokonać. Nie będę nawet myślał, żeby tam podejść i z nimi porozmawiać chociaż. Bo zwyczajnie nie ma to sensu. Nie ma sensu, jak coś nie ma sensu, to nie warto tego robić. Tam też w sumie będę... A, oni krzyczą za tego. Za muru. Chcą mnie pozabijać. No niestety... Niestety trochę im to nie wyjdzie, no ze względu na to, że ja jestem tutaj. Ale tak śmiesznie. Śmiesznie, całkiem śmiesznie, że oni mogą mnie wyczuć. Co, oni mają jakieś sensory? Jakieś kurde śmierdzę aż tak? No nie wiem, nie wiem. Może jednak... Może ja się nie znałem i już widzę Diego. Już widzę Diegusia, kochaniusia. No dzień dobry, Diego, dzień dobry. Hej, bądź cicho. Cześć, Diego. Rozmawiałem już z Miltenem po przeciwnej stronie obozu. Dobrze, zatem wiesz już, co się stało. A słyszałeś o planowanym ataku na wolną kopalnię? Jak mogło dojść do zawalenia się kopalni? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, trafili na podziemną rzekę. Kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię. Co się stało z magami ognia? To długa historia. Opowiadaj. To nie pierwsza długa historia, której musiałem wysłuchać. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Jasne. Kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie. Przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. 2 godziny temu 2 tuziny strażników wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. Ale co stało się z magami ognia? Koristo i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na wolną kopalnię? No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. Widziałem strażników pilnujących zamkniętych bram. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego, kto spróbuje dostać się do obozu. Obawiają się odwetu za napad na wolną kopalnię. To szaleństwo. Muszę uprzedzić nowy obóz. W takim razie lepiej się pośpiesz. Strażnicy są już pewnie niedaleko wolnej kopalni. Ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Nikt inny nie wie o jej istnieniu. I co teraz zamierzacie zrobić? To znaczy ty i Milton? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas.
Będziemy ostrzegali innych przyjaciół, żeby nie wpadli w łapy strażników. Ale mógłbyś coś dla nas zrobić. Nie ma sprawy. O co chodzi? Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę tam, gdzie zwykle. Jeśli znajdę ich przed tobą, przekażę im ostrzeżenie i wezwanie na spotkanie. Dzięki, przyjacielu. Widzę, że równy z ciebie gość. Idź już. Jeszcze się kiedyś spotkamy. No okej. Trzymaj się. Więc szybko się teleportuję do obozu na bagnie. Dziabnij sobie. Bo może tam być Lester. Nie pamiętam dokładnie, czy to on tam będzie. Ale warto spróbować. Okej. Tędy pójdziemy, bo tędy jest szybciej. Dochodzimy do głównej bramy przynajmniej. No. To nie mój problem. Ale tu. Będziesz tu Lesterze. Mam już dość tej paplaniny. Nie, czyli on jest pewnie tam przy tym. Kurde. No przejdę się tam, już będę taki dobry. No bo też zostało niedużo czasu, więc jakoś wykorzystam go, żeby powykonywać te zadania, tak? Później ruszymy. Nie będę ukrywał, będziemy odbijali tą wolną kopalnię. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Ale mniejsze hendorze to. Odbijemy ją i dopiero później ruszymy na poszukiwania 13 maga. Ale o tym się jeszcze dowiecie. Ja też nie będę specjalnie spoilerował, chociaż już to właśnie przed chwilą zrobiłem. Ale to tam już nic nie zaszło. Okej. Okay. Musimy te dobrze. No, nie zrespiły się stworki. W tym przy okazji będziemy mogli pozabijać tam Ugary, ale chyba to oleję po prostu. I pójdę po prostu do Laresa czy tam. No tam jeszcze są. Ale ciekawe, czy ten tu jest. Bo jeśli go tu nie będzie, to nie wiem, gdzie jest. No, zobaczymy, czy nasz przyjaciel tu jest. Aż mnie to ciekawi, tak szczerze powiedziawszy. Bo jakoś nigdy tego zadania nie wykonywałem, tak szczerze, tylko Gornowi mówiłem, bo no w sumie do Gorna miałem najbliżej zawsze. Jest tu? Raczej nie. Nie zamierzam z nim walczyć, nie chcę się z nim walczyć. No to nie wiem, gdzie może być. Więc znikam. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara? Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych 6 magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy.
Oj, uwaga, że będę magiem. Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń... O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu... Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, 13 mag. 13 mag? Według legendy miało was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten 13 mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. Jak ma na imię ten 13 mag? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten 13 mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc... Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Jak mogę przedostać się do Xardasa? Niestety, nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się. Niedługo wrócę. Obyś wrócił cały. Okej, i ja tutaj zapisuję i ja się będę z wami żegnał. A więc, jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie coś zapytać, coś dopowiedzieć, mnie poprawić, piszcie komentarze, jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.